Siema, z tej strony Vapor. Witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 19. W tym odcinku dokończymy sobie siew soi, bo w poprzednim odcinku my nie dokończyli. I jak sobie skończymy siać soję, to na tych trzech polach to sobie może coś innego zrobimy. W tym odcinku może chciałbym kupić jakiś ciągnik, ale na razie nie, bo teren na razie byłby najlepszym pomysłem na zakup nowego. Bo tu, żeby kupić nowy ciągnik, to jeszcze musiałbym sobie dokupić prasę. Chociaż na razie nie będę nic prasował. Chociaż w sumie mógłbym sobie dzisiaj kupić nowy ciągnik, ale to zaraz, może tak gdzieś za kilka minut, jak się bardziej zastanowię. Bo wtedy to bym, bo chciałbym kupić tego Massey Fergusona. O, dokładnie tego, albo tego Fenda. I to tak, Fend to by był ustawienie opon zwykłe, i tutaj konfiguracja silnika 140, ale bardziej tego Massey Fergusona bym chciał kupić. I do tego Massey Fergusona bym chciał sobie kupić, chociaż w sumie nie, zaraz. Na razie tu nie będziemy żadnego nic kupywać, tylko bardziej to bym chciał kupić sobie jakiś teren. Na przykład 180 pole bym bardzo chciał, bo tu jest, rośnie, już jest dojrzały, już usycha. To, a usychanie jest włączone? Wyłączone ma być. Usychanie, bo tam mi już trochę uschło. Więc ja bym chciał sobie kupić pole numer 180 i bym chciał sobie sprzedać pole numer 110. Taka wymiana, bo tu jest to pole za 91, tu jest za... No, prawie powierzchnia taka sama. To jest trochę dwa razy szersze. No i na długość chyba takie same, tylko że to jest trochę krótsze, ale na to samo wychodzi. Więc dobrze, niech sobie tutaj skończy siać soję, a my sobie może kupimy jakiś teren i sobie może skosimy. Tylko że tutaj trochę mi uschło tego, to bym jaki teren bym chciał, to jedynie bym dokupił jakiś teren do tego 67 pole. I tu rośnie kukurydza, to nie. I tu ziemniaki, to też nie za bardzo mi podchodzi. To na razie nie. Tylko że mi tu trochę uschło. Chociaż kupimy sobie to pole 180. Kup, dobra. I to pole już należy do nas, więc my podnosimy i jedziemy sobie na żniwa. Na wstępie chciałbym cię zachęcić do subskrypcji mojego kanału, bo na 240 subskrypcji robimy konkurs, więc warto subskrybować mój kanał. No i ogólnie będą też różne gry, nie tylko farming. Tylko chcę dokończyć tą serię z tego farminga. Jak skończę tą serię z tego farminga, to nagramy sobie coś innego. Więc subskrybuj. A my sobie już jedziemy na pole numer 180. Krowy na razie żarcie mają. No i by mi się trochę sprzydał ten ciągnik. Bo ten zator, to nie wiem, czy tą przyczepę uwiezie. Bo to jest trochę za duża masa, jak będzie pełna przyczepa na tego zatora. No ale może się mylę, może uwiezie tą przyczepę. Bo siać mu nie dam, bo jest trochę za słaby ten zator na taki siewnik. No ale może sprawdzimy.
tutaj sobie dam, niech sobie kosi, bo tam jest chyba soja, tak? Tylko, że tam mi trochę uschło tej soi. Ale to troszkę tylko. Koguta se włącza. Dobra. Kierunkowskaz w prawo. Tu nic nie leci, tu też nic nie leci. Tylko, że trochę szeroki ten header mam. Więc będę musiał zjeżdżać, jak będzie jakiś samochód jechał. Dobra, poczekamy sobie. No bo na razie przed nami nic nie jedzie, więc sobie pojedziemy. Miałem kupować klasa Lexiona, ale myślę, że nie będę kupywał. Dobra, tu jest chyba. A to jest uschnięte czy co? Gotowe do zbioru, dobra. O, nie ma nawiezienia, to trochę mało tego będzie. Jak będzie przyczepa, to będzie dobrze. Dobra, ja sobie tutaj już rozkładam kombajn. Poczekam, niech oni przyjadą. I zaraz wjeżdżam. Włączę sobie kombajn, podniosę header. No i dobra. A co on tak pomału się rozpędza? Soja, tak? No to mało planu będzie. A to pierwszy raz to tam. Pierwszy raz to tam akurat. Dobra, muszę sobie jakieś zdjęcie zrobić na miniaturkę. No może być takie. Może być takie. Ale już mam. O, dobra, to tutaj sobie wstawiam pracownika. A ja sobie lecę tutaj. Dobra, i tutaj zaraz muszę też przyjechać opryskiwaczem. Opryskać trochę. Trochę nie pasuje ten siewnik. Do tego sprzedałby się jakiś inny siewnik, no ale dobra, taki też może być. Przypominam ci, drogi widzu, że filmy są na tym kanale codziennie. Więc zaglądaj na mój kanał i subskrybuj. Jeśli nie chcesz zaglądać na mój kanał, to zasubskrybuj, to tak to dostaniesz powiadomienie, że dodałem nowy filmik. O kurde, nie to odpiąłem. To dokładnie. Tylko, że to bardziej sobie posunę. Chociaż w sumie nie. Bo temu idzie, mu trochę tam zejdzie. No to sobie może... Bo ten za to chyba nie uwiedzie tej przyczepy, ale to zaraz. Pojedziemy sobie posiać. Zasiejemy sobie trochę. O, tutaj dokładnie. Dobra. Opuszczamy, włączamy. Niech mi sieje. Dobra, ha. 18 km na godzinę to jest dużo. Bardzo dużo. A ja sobie sprawdzę, czy uwiezie tą przyczepę Zetor. A jeszcze tak sprawdzę. ...800 litrów mają krowy obornika. Więc jakieś 5 odcinków będzie wywóz obornika. Nie no, może uwieźć, dobra. Zaufam temu Zetorowi. Dobra.
niech się wykaże swoją siłą. Ale może za jakieś dwa odcinki zrobimy sobie wywóz obornika. Kto wie. Wywóz obornika i po tym wywozie obornika sobie wtedy kupię nowy ciągnik. Najprawdopodobniej. A nie, bo też muszę uzbierać hajs na ten ciągnik, więc na razie odpada. Raczej to bym chciał sobie kupić pierw nowy kombajn, zanim kupię nowy ciągnik. Bo tu terenów jest dużo, a nowy kombajn by się sprzydał. Bo siewnik mam dobry, więc tam nie narzekam. No ale ten kombajn by mi się sprzydał. Więc teren już mam dużo terenów. No na chwilę obecną to by mi się jakiś kombajn sprzydał. Lepszy, bo ten jest troszkę słaby. Podjedziemy sobie tutaj. Sprawdzimy, jak mu tam idzie. Ten sobie sieje, a ten chyba nie wiem, co robi. Tutaj zostawił, dobra, to później się skosi. Został przez coś zablokowany, ciekawe przez... No ten header ewidentnie jest za mocny na ten kombajn. Ledwo ciśnie tym kombajnem. Więc moje następne zakupy to jest kombajn. Nawet nie chcę pod górę wyjechać. Nie no, to trzeba kupić kombajn. O, ledwo ciśnie. Na razie skoszę sobie tak, w poprzek. To już jest usunięte, czy jeszcze? No, to już jest uschnięte. Dobra. Skosimy sobie tutaj. Więc teraz, jak teraz sieje tą soję na polu chyba numer 106, później zasieję na polu numer 110 i później przyjadę tutaj na pole 180. Jak mi ta soja urośnie, skoszę tą soję, to może wtedy po tych żniwach kupię nowy kombajn. Na chwilę sobie wezwę tego pracownika. I na przykład sprzedaż tego kombajnu to jest 30 tysięcy, to jest 7, to jak podjedziemy, to będzie 40 tysięcy na sklep. To jest 40 tysięcy, to mam 50 tysięcy, to jest 90 tysięcy. I myślę, że kupimy nie tego kombajna, tylko tego kombajna. Więcej koni. Dokładnie tego, bo chciałem tego kupić, no ale jak już kupimy lepszego, to kupujemy tego. Marka kół, oczywiście jako ustawienie kół, gąsienicowe może. I header jeszcze, Lexion 660. Class Lexion 660, to może być, to może być. O. To może być, 9 metrów. No i jeszcze jakiś wózek, 50 tysięcy, plus jeszcze jakiś wózek do tego. Czyli który to będzie ten? No chyba ten będzie. Kolor podstawowy, to mogę sobie wybrać na przykład klas. Deutscher Fendt, klas jaki on ma? Taki chyba, nie wiem. Ten jest Fendt. O, to jest klas. No i taki, 10 tysięcy, takie coś. By jednak ten header jest na ten kombajn za dobry. Na przykład pod taką malutką górkę on nie wyjedzie. Nic słabo trochę. Zwalnia.
No ledwo się nawet rozpędza. On nie chce nawet się rozpędzić. Pod taką górkę mu ciężko wyjechać. Ja chyba zakończę szybciej te żniwa niż mi się wydaje. No bo jakbym kupił wszystko lepsze. Znaczy jakbym kupował ciągnik, to też bym musiał pracę kupić. No z góry to jeździ normalnie, a pod górę to już mu ciężko wyjechać. No jednak zbiorów to z tego za bardzo dużych nie będzie. Dobra, tutaj sobie wezmę H. A jeszcze sobie sprawdzę tą przyczepę, to ma 17 500 litra. 17,5 tony. A na przykład ten klas, który to był ten, ma 10,5, no to dwa razy wysypać. Jakbym na przykład kupił ten ciągnik, a kupię ciągnik, to do tego jeszcze drugą przyczepę sobie dokupię. Dobra, ten już tutaj kończy siać. Znaczy jeszcze połowa pola mu została. A myślę, że to wszystko przez to, że te pola są bardzo długie. Więc to też trzeba wziąć pod uwagę. Tutaj są ogólnie strasznie długie te pola. To pole długie. No wszystkie są praktycznie długie. Z tych co mam. Bo na przykład są też bardzo małe. Ale tu są takie pod 60. A to jest gospodarstwo numer 4. Zobaczmy jak się prezentuje. No nawet duże gospodarstwo. Zwierząt tutaj żadnych nie ma. A na przykład jakbym chciał sobie postawić jakąś zagrodę, na przykład nie wiem co tam jest. Obora, obora, nie. Chleb. Kurnik. No na przykład ten chleb, aha, za mało pieniędzy mam, dobra. A to jest jeszcze jakiś kurnik za 900 zł. Ale to my się już. Dobra, ten już tutaj sobie sieje, a później sobie to dokończę. On sobie tutaj kosi, dobra, nie chce kosi. No to jest trochę pod górkę. To nie wiem czy ten teren będzie dobry taki pod górkę, nie przemyślałem tego. Mogłem sobie na przykład nie wiem. Te tereny kupić i to wszystko połączyć. Nie przemyślałem tego, no ale to może zaraz. Zobaczymy jak będzie się kosić tym klasem. Czyli za kilka odcinków będziemy kosić klasę. I ogólnie za kilka odcinków to bym też chciał, abyśmy zrobili wywóz obornika, bo tu już jest prawie 1 tona i też kupno tego rozrzutnika. I to nie będzie ten rozrzutnik, tylko ja bym chciał kupić ten rozrzutnik. Jeszcze nie taki, tylko taki 7800 litrów. No chyba, że to będzie za mocny na ten. Tutaj kolor możemy sobie ustawiać. Chyba, że to będzie za mocny na tego zetora. A ja sobie zobaczymy. Tutaj już jeszcze trochę mu zostało. Dobra, a my co?
Widzimy się w kolejnym odcinku. Jeśli Ci się film spodobał, to nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz subskrypcji. Komentarze też możesz napisać jakiś. 240 subskrypcji, robimy konkurs, więc warto subskrybować. No a my widzimy się w kolejnym odcinku. Siema!